Mój Bóg dozwalaje mnie nie prościaty. W Centrum Artystycznym Dzyga we Lwowie odbyła się pierwsza prezentacja książki pod tytułem Nie zabrałam z sobą radości. Tomik wierszy zawiera utwory oraz ich tłumaczenia na język polski sześciu ukraińskich poetek. Dwa lata temu po rosyjskiej napaści na Ukrainę znalazły schronienie w Polsce. Poezja została wydana przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Kiedy w Polsce po wybuchu pełnoskalowej wojny zjawiła się fala przede wszystkim ukraińskich kobiet, były wśród nich także twórczynie, poetki, to było bardzo ważne, żeby znalazły one w Polsce swoich partnerów, swoich odpowiedników, ludzi i środowisko, które mogło je przyjąć. W prezentacji uczestniczyły autorki książki. Gubiło się słońce u czarnym dymu, zgorało i rodziło nowe. Julia Bereszko-Kamińska wyjechała do Polski z Buczy pod Kijowem. Jej miasto było zajęte przez rosyjskie wojska w pierwszych miesiącach wojny. Był zielony korytarz, to było tylko 3. Mieliśmy zielony korytarz, były to tylko 3 dni. Udało nam się uciec i może to uratowało nam życie, choć droga była bardzo trudna. Zwłaszcza dla mojej córki, która znalazła się pod bezpośrednim ostrzałem. Kilka samochodów, które jechały za nami, zostało ostrzelanych. Ci, którzy zostali w mieście, przez 5 dni mieszkali na tak zwanej ulicy śmierci. Tak dziś nazywamy ulicę Jabłoniewską. To Olga Olchowa, która również mieszkała przed wojną w Buczy, zjednoczyła poetki z Ukrainy przebywające w Polsce. Tak powstał projekt Spільна мова, czyli wspólny język. Miałyśmy w ten sposób możliwość być razem, wspólnie przeżyć te doświadczenia i znaleźć artystyczny wyraz, by je przekazać. Naszym celem jest nie tylko prezentacja kultury, ale także nawiązanie dialogu. W dzisiejszym świecie to dialog chroni nas przed wojną. W tym czasie Brzeginia przypatrywała mu się ze zmrużonymi oczyma. W czasie spotkania wiersze czytano również w przekładzie na język polski. Sam byłem tym zaskoczony i jestem ciągle zaskoczony, że odważyłem się tłumaczyć poezję pisaną przez kobiety. Ta poezja poruszyła mnie do głębi, może z tego powodu, w sposób może dość udany, przekazać te emocje, które w tych wierszach głęboko tkwią. Dzięki inicjatywie ukraińskich poetek w Polsce ukazały się również inne książki opisujące wojnę, która w tej chwili toczy się w ukraińskich miastach i wsiach.